poprzednim odcinku udało mi się dotrzeć do Celuran City, gdzie pozwiedzałem trochę okolice. Udałem się tam do lokalnego pokemarketu, aby uzupełnić swoje zapotrzebowanie na pokebole. Udałem się w stronę mostu znajdującego się w tym mieście, kiedy zaczepił mnie mój rywal. I skończyłem w lokalnym centrum Pokémon. Cześć, ja jestem Kataku i witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Pokémon Fire Red. Dobra, a więc jeszcze zabiorę szybciutką myszkę z ekranu. No, już. I dobra, i możemy kontynuować naszą grę tutaj w Pokémon Fire Red. I dobra, co my chcemy teraz zrobić? Aktualnie chcemy się udać na górę. W ogóle to pokażcie mi, jakie mam ustawione Pokémony. No właśnie, tutaj ostatnio sobie złapaliśmy naszego Abrahama, którego oczywiście teraz będziemy sobie trenować. Jeszcze czy ja mu dałem w poprzednim odcinku to, co chciałem, czyli Rare Candy? Nie wydaje mi się, chociaż... nie dałem, także mam jednego Rare Candy, którego użyję na Abrahamie, bo jemu się bardzo ciężko wbija level. No. Ogółem będziemy dążyć do jak najszybszego wyewoluowania go w Kadabrę, ponieważ on, dopóki nie będzie Kadabrą, to ma tylko jeden ruch. O, nie zabrałem tutaj Pokebola, tak w ogóle. Myślałem, że złapałem. Ale dobra, on będzie miał tylko jeden ruch, teleport i nie będzie on za bardzo przydatny w walce. Dobra, ale już przechodzimy do rozgrywki. Tutaj mamy Ziomusia, z którym chcemy zawalczyć oczywiście. Chował się on w trawie. I dobra, zobaczymy, co on tutaj ma. Ma dwa Pokemony. Pierwszym z nich jest Ratata. No tutaj wystawiam naszego Abrahama, który niestety, no jak już tutaj mówiłem, ma tylko teleport, który w walkach z trenerami nie działa. Także zmienimy go sobie tutaj szybko na Cebulaka. I dobra, i czym zaatakuje nasza Ratata? Ratata zaatakuje taklem. Dobra, spróbujmy Razor Leaf. No. Bardzo ładnie zjechało to tą Ratatę. Dobra, Abraham otrzymuje 85 expa, tak samo Cebulak. Następnym Pokémonem będzie Ekans. Chcę zmienić na Abrahama. Zobaczymy w ogóle, jemu się dobiło tam tego expa. No trochę mu się dobiło, rzeczywiście. Po tym Ekansie raczej nie będzie miał jeszcze levelu, ale spokojnie. Więc tutaj Abraham, szybko zmieniamy na Cebulaka. Normalna taktyka, jeżeli chcemy ekspić jakieś słabe Pokémony lub takie właśnie bez ruchów. No i Resolve. I to już będzie chyba ostatni cios na tą walkę. O nie, zapomniałem, że not very effective. Kurde. Ale dobra, to nie za bardzo i tak ma znaczenie, bo i tak ten Ekans już teraz pada. Także jeszcze raz. No i Ekans już leży. Co prawda not very effective, ale to nas nie boli. Abraham 93% expa, Cebulak 93%, znaczy nie procent, tylko punktów bardziej. Dobra, i kolejny kamper został pokonany. Dobra, teraz co robimy, to lecimy tutaj. I co jest tutaj, zapytać się mnie. Otóż tutaj są trenerzy. O, niestety na jednego z nich wlazłem, ale to w sumie i tak nie przeszkadza, bo miałem wejść tutaj sobie w niego. O nie, to źle zabrzmiało. Nie miałem sobie wejść w niego, tylko tutaj przed niego. I dobra, mamy chyba nowego Pokemona, którym jest Machop, typ walczący. Tutaj nasz Abraham byłby bardzo dobry na niego, ale niestety nie ma żadnego psychicznego ruchu, oprócz teleportu, a jak już mówiłem milion razy w tym odcinku, teleport na niego nie zadziała. Dobra, więc tutaj mamy sobie naszego Machopa, użyjemy Razor Leafa. O ja, nie trafił Cebulak. O, critical hit, ale not very effective. Machop tutaj nie ma za dużo do powiedzenia. Ogólnie... no jak to? Albo Razor Leaf nie działa i robi właśnie z siebie idiotę. No, dziękuję. Albo to Cebulak ma downa. Dobra. Pięknie pokonany, teraz Abraham dostanie, no na pewno jest, przecież kurde, 100 ileś tam procent, znaczy punktów expa. Abraham 12 level, bardzo ładnie. Cebulak prawie miał level. Geodude, zmienimy sobie Pokemona na Abrahama. I tutaj Geodude tym bardziej nie będzie miał nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o Razor Leaf. Dobra. z 15 levelem. Mam nadzieję, że Abraham dostanie już po tym levelu, ale raczej po tej walce jeszcze nie dostanie. Po następnej już będzie miał level gwarantowany. Leci Cebulak, czego żyje Geodude. Moodsport. Za dużo to nam nie zrobiło, więc dajemy Razor Leaf. Czy to zadziałało tak jak myślałem? Nie, dobra, nie zadziałało tak jak myślałem. Myślałem, że to mu usunęło weakness, ale nie, to tak nie działa, nie. Dobra, i co tu mamy? Cebulak level 23. Bardzo ładnie. I co my tu dalej mamy? Mamy tutaj trawę, to ja tutaj może sobie wejdę, zobaczę, może są to jakieś fajne nowe Pokemony. No przykro mi, chciałem wam pokazać coś nowego, ale niestety same Pidgeye, Rataty i Oddisze. No i jeszcze... znalazł się tam jakiś Caterpie i Weedle. Dobra, jedziemy sobie do kolejnego tutaj... jak oni mieli? To są hejkerzy chyba. Ale nie jestem pewien. No, tak. Wayne. Wayne wystawia tutaj Onixa przeciwko nam, my wystawiamy Abrahama. Zmieniamy Pokemona na Cebulaka, żeby Onix nie miał tutaj nic do powiedzenia. Czym zaatakuje Onix? Taklem. Gówno nam co zrobi. A to go wykończy. Nieważne, że jest na 17 levelu, co jest całkiem wysokim jak na tych trenerów. Chociaż i tak dla mnie są gównami, bo ja mam 23. Dobra, Abraham level 13, szybko to idzie, szybko bardzo ładnie idzie XP niego. O, miał tylko jednego Pokemona. To już wiadomo, czemu taki level wysoki. Dobra. Idziemy sobie do następnego ziomka. Następny ziomuś tutaj będzie małym dzieckiem. Ile on ma Pokemonów? 2. No, Youngster Joy. Joy. Więc zawalczymy sobie z Youngsterem Joy. Zmieniamy Abrahama na Cebulaka. Tutaj cały odcinek będzie po prostu w takim taksie. Zmieniamy Abrahama na Cebulaka, zmieniamy Abrahama na Cebulaka. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, o! Tutaj całkiem mocny ruch nam pokazała ta Ratata. On się chyba nawiązywał Hyperfunk, nie zwróciłem uwagi. Ale... no... po animacji poznałem. Jest to dosyć mocny ruch. Szczególnie jeżeli już będzie miał się Radicata. Chyba, że mi się pomyliło z jakimś innym, ale mi się nie wydaje. Jeżeli tak, to możecie mnie poprawić w komentarzach oczywiście. Dobra. Zmieniamy. Czy to się w ogóle nagrywa? Tak, nagrywa się. Już myślałem, że tutaj materiał straciłem sobie normalnie. Ale wszystko jest w jak najlepszym porządku. W ogóle co zaraz będę musiał iść do centrum Pokémon, bo tutaj... Oja. Ale mi spirał jebnie. A dobra, lead. To jednak nie. Przecież on tu się przebija przez te Pokémony jak przez masło. Przecież Cebulaka teraz nikt nie zatrzyma. Chociaż Abrahama jak wyewoluuje, to też nikt nie zatrzyma. Normalnie. Dobra, to ja zaraz się widzimy z powrotem, a ja idę do centrum Pokémon. Dobra, już jesteśmy z powrotem. No, właśnie chciałem z tobą się zawalczyć. O, on tu mówi o statku. O Świętej Annie, na który oczywiście się udamy. Na tym statku już... O, Slowpoke, kolejny nowy Pokémon. Na tym statku... co będzie, to będzie Kat, ruch Kat, pierwszy HM na naszym... TM czy HM? Ojejo, ale zapomniałem teraz. Zaraz sprawdzę. Co nie zmienia faktu. Slowpoke pada, ale dobra. Co nie zmienia faktu, że będzie on tam, to będzie jeden z kluczowych ruchów, jeżeli chodzi o tą grę. Dobra, 14 level, no przecież zaraz ewoluuje już. Przecież to tyle. Bardzo fajnego miałeś Slowpoke'a, ale przykro mi, już po nim. Dobra. Kolejna dziewczynka. O, czy ona właśnie powiedziała, że jej chłopak jest fajny? Co mnie to obchodzi? Wystawiaj Pokemona. Dobra, jest to Nidoran facet. Cebulak idzie w ruch ponownie. Nidoran używa Leer. Nie wiem, czy to zadziała efektywnie. No właśnie, nie zadziała. Tylko boję się go dotykać, bo on mnie zatruje. Spróbujmy Vine Whipem może. No fajnie animacja wygląda Vine Whipa. A tyle zabrał Vine Whip. Zobaczymy zaraz, ile zabierze Razor Leaf. O, jest mocniejszy. No i dobra. Pek. Super efektyw powiadacie. Dobra, Vine Whip po raz kolejny. Critical. Nie za bardzo efektywny, ale to nie ma znaczenia. Abraham 96 expa. Cebulak 96 expa. Czy chcę zmienić Pokemona? Oczywiście, że chcę zmienić Pokemona. Pokaż, ile tam masz już tego expa. Masz expa tyle. Raczej po tej walce jeszcze nie będzie miał levela, bo no właśnie, to jest tylko jeden level wyższy Pokemon od niego. Ale już w następnej będzie miał na 100%. Po następnym Pokemonie. O, critical hit, ale zaszalała teraz. 2 HP. 1 HP w dwóch hitach. Kurde, 3 HP mi zabrać, no to... Powiem, że... Ostro. Dobra, wsiu. To śmiesznie wygląda, jak oni obrywają tym Razor Leafem, bo to jest tylko takie... sobie biorę, atakuję. Liście lecą i... Pa! I już. I nie ma Pokemona. I nie ma. Dobra, Abraham kolejny exp, Cebulak kolejny exp. I lecimy do następnego trenera. A już w sumie... O ja, ale ja ją zrobiłem. Bałem się atakować taklem, że mnie zatrują te Nidorany, a przecież mnie nie można zatruć. Przecież ja jestem typem trującym. Ale teraz ja ją zrobiłem. Dobra, Geodude. To gładko pójdzie. Jak w sumie wszystko, każda walka z tymi trenerami. No i tutaj mają takie Pokemony przyjazne. O, Rock Throw. Normalnie to bym nie mogło zabolać, ale coś mu nie wyszło. Pop. I Pokemona nie ma. Oho, Abraham level 15. Cebulak 118 expa. Kolejny Geodude. Wystawiamy Abrahama. Później go cofamy. I wystawiamy znowu Cebulaka. Normalnie wiecie co, aż se poleję soku. W ogóle, kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, był taki trend na YouTubie, że nie wiem, YouTuberzy opowiadali o swojej herbacie na przykład. To było jak dla mnie fajne. Stary YouTube był ogółem bardzo fajnym miejscem. Teraz się to troszkę pozmieniało. Jezus Maria, nie mogę odkręcić soku. Będę pił wodę z sokiem. Nie powiem jakiej firmy, bo będziesz sprzedałem. A ja jestem takim youtuberem najlepszym na świecie, który się nie sprzedaje. Za żadne pieniądze, nawet te największe. Także jestem taki super i w ogóle. Nieprawda. Dobra. Jeszcze raz Cebulak, dopóki będzie animacja, to spróbuję to otworzyć. O dobra, otworzył się sok. Ej, bo tu już w ogóle mnie cisną, tak zauważyłem. Ja tu sobie otwieram sok, gadam do was. Oni mnie tu już cisną. No ale dobra, tu nie ma o czym gadać. No bo Cebulak w sumie dostaje zawsze hita, jak zmienia się z Abrahamem. I to jest nieuniknione przy takim sposobie ekspienia. No ale cóż powiedzieć. O ja, to jest Machop, dobra. Wiecie co? Teraz damy sobie spokój z Cebulakiem. I wystawimy sobie szybciutko Harambe. Właśnie po to mam drugiego Pokemona w teamie. Dobra. Woda otwarta. Otworzona bardziej. Dobra, polewamy sobie. O ja, ale abym sobie wylał na klawiaturę. Ale jajo. Dobrze, że z kamerką nie nagrywam, bo przecież byście wszystko widzieli. Co to robię. Dobra, fajto. Nie, nie fajto. Nie fajto. Harambe. Dobrze. Ale mam Parkinsona. Boję się podnieść tej szklanki, bo jak ja podniosę, to wyleję. No ale dobra, spróbujmy. Nie wylałem, bardzo dobra woda. Z sokiem. Co ja chcę, co ja chcę? Dawaj low-kicka. Wow. Focus Energy. No i to był twój błąd. A teraz low-kick. No i leżysz. W ogóle ile on miał Pokemonów? Jezus Maria. Hacker noob. Nob bardziej, ale żeby było tak śmieszniej, to powiemy noob. Dobra, to wiecie co, znowu robię przerwę i zaraz się widzimy. Dobra, już jestem w tym samym miejscu, teraz idziemy tutaj i żeby... Kurde, przepuść mnie facet! O ja, i żeby nie musieć czekać na Kata, bo Kat służy ogółem do przecinania takich drzewek, jak tam widzicie. Ale żeby nie musieć czekać na tego Kata, i pewnie w ogóle byśmy tu nie przyszli, potem byśmy o tym zapomnieli, Tutaj jest Pokeball i jak go wyciągnąć? Tutaj trzeba go sposobem podejść tego ziomka. Trzeba tak podejść, o, żeby on tu nam otworzył przejście. Nigdy tak przy ścianie nie podchodzimy. Dobra, co ty masz? No masz śmieszne buty, w ogóle nie zwróciłem na to uwagi. Co ty masz? Ty masz Ratatę i pewnie będziesz miał jakiegoś Pidgeya albo inne gówno. Dobra. Lecimy. Cebulak już jest gotowy do fightów. I zaraz będzie miał level w ogóle. Za jakieś te 3 Pokemony. Przecież kurde, on dostaje tak mało expa, to już jest dla niego taka żałość. Ten exp, dobra. Ratata na hita. Abraham 85, to było 85. Pa, Abraham jeszcze nawet expa nie dostał. Znaczy, nie expa, tylko levela. Dobra, napiję się znowu tej wody. Dobra, woda. A potem będą mi pisać ludzie w komentarzach, że o ty śmieciu, mówisz, że tam pijesz wodę, a może oglądają cię tam biedne dzieci z Afryki, które nie mają wody. I co ja wtedy pocznę? Już nigdy się nie napiję wody na nagraniu. No, tym bardziej z sokiem. Z sokiem? Pojebało was? O, ja użyłem takla. No w sumie lepiej to zadziałało niż Razor Leaf, to bardzo dobrze. Dobra, Abraham level 16. Co było kolejne? Dobra. Oho, no i jest, tak jak myślałem, Abraham na 16 levelu ewoluuje w Kadabrę. I oto, proszę państwa, mamy go! Dziadka z wąsami i pentagramem na czole. No i nauczył się konfuzji, bardzo przydatnego ruchu. Także bardzo fajnie. Z jego strony TM 43 dokładnie. Czyli dobra, jednak miałem rację, to są HM-y, nie TM-y. TM-y to są te zwykłe. A to są HM-y, dobra, czy ty chcesz ze mną? Tak, ty chcesz ze mną walczyć, więc pierwszy raz wytestujemy sobie Abrahama w akcji. Bo wcześniej nie miał do tego za bardzo jak sposobu. Dobra, Ekansik leci. No i bardzo dobrze, bo tu już leci Abraham na ciebie. O kurde, ale fajnie wygląda. Kozacko z tyłu. Jeszcze ma tu swoją łychę. Dobra, dawaj, konfuzję. Fruu. Będzie jeszcze super efektyw, no bo to jest trujący. Także trujące Pokemony teraz nie mają do nas podejścia. Sandru nie chce zmieniać Pokemona. Abraham przecież ciśnie. No, konfuzja. Na jednego hita. Dziękuję, dobranoc. 200 expa dla niego. 200 expa, rozumiecie to? 200 expa. Normalnie zadzwoń teraz, a dostaniesz, nie wiem, pudełko w gratisie. 200 expa, dobra, zawalczysz ze mną? Tak, zawalczysz ze mną. Myślałem, że oni już na mnie walczą. Ale dobra. Możemy zawalczyć, to jest darmowy exp dla Abrahama, który w sumie musi podexpić, bo niedługo już przed nami sala. W sumie to miałem zrobić w tym odcinku, ale nie wiem, czy zdołam, czy podałem temu wyzwaniu, bo już jest 18 minut nagrania, już zaraz kończę. 20-minutowe odcinki to jest max, bo przecież w dłuższych wam się nie będzie chciało oglądać. Kiedyś były nawet 15 przecież. Dobra, Oddish kolejny. Oddisha też dostaję w pierdziel, bo przecież one są trujące, to mają podwójny damage. Fru, całe życie spada. O Jezu, ale jestem zadowolony z tego, z tej Kadabry. Bardzo fajnie się nią walczy. Pidgey, konfuzja. I już cię tu nie ma. A, już myślałem, że dobiję 18 level. Także dobra. W ogóle tutaj fajny efekt jest, widać nasze odbicie. To bardzo mi się zawsze podobało w tych grach. Jak byłem mały i nie grałem, dobra. O i tutaj. Co ja mówiłem, w ogóle odwróciłem ich od siebie, o Jezus, jakie chamstwo. No wyglądają, jakby się obrazili na siebie. No ale dobra, tutaj nic nie ma, dobra. Ale tutaj mamy domek. No to jest skrzynka pocztowa. I tutaj się dowiadujemy z tej skrzynki, że to jest domek Billa. Także wchodzimy do domku Billa. I... Gdzie jest Bill? Tu jest tylko jakiś Clefairy, więc możemy z nim pogadać. I o ja pierdzielę, ten Clefairy gada do nas. Ale normalnie niespodzianka. Mów mi, Bill. Nieprawda, jesteś Clefairy. Jeszcze do tego pewnie kobietą. Teraz on się pyta nas, czy chcemy mu pomóc. Nie. O Jezu. Patrz, i tak mu musimy pomóc. O ja. Dobra, i on sobie tutaj wchodzi teraz do tego, bo on ogółem pracuje nad badaniami, które potrafią tam, że dzięki nim... O ja, wchodzę mu na peceta. Zobaczcie to. One ogółem pozwolą chyba zamieniać ludzi w Pokemony, czy coś takiego. No jak zresztą widzieliście tutaj na tym... Na... Jak to się nazywa? No tutaj w grze. A bardziej nie Pokemony, tylko świadomość ludzi do ciał Pokemonów. Bo jak widzicie tutaj sobie teraz, w tej komorze był Clefairy, w tej komorze był Bill i wychodzi sobie Bill. Normalnie dźwięk jakbyśmy nowego Pokemona dostali. Dobra, siema. Ale tam nam powiesz. I tutaj dużo było słychać o Świętej Annie, o statku Świętej Anny. Także tutaj dostaniemy sobie tikecik na ten statek, ponieważ Bill nie chce, czy tam nie może. No, nie może pojawić się na tej Świętej Annie, no i trudno. Dobra, jeszcze możemy tutaj... A nie, to nie tak działało? Pamiętam, że tutaj mogliśmy... O ja... Może tu mogliśmy zobaczyć piękną kolekcję Billa Pokemonów, w której znajdowały się tylko 3 Pokemony i to były 3 ewolucje podstawowe IF, czyli Flareon, Jolteon i Vaporeon. Ale dobra. O, ci się już pogodzili, dobra. Gdzie teraz idziemy? Idziemy tutaj sobie tędy, takim tajemniczym przejściem, najtajemniczszym. I tutaj chyba będzie Pokeball, czy nie będzie Pokeballa, czy to jest tak? To jest po prostu szybsze przejście. O! I tutaj zmieniła się jedna rzecz, a mianowicie ten tutaj ziomuś policjant, pan policjant przesunął się, więc możemy wejść do tego domu, ale my jeszcze tego nie zrobimy, ponieważ idziemy teraz do centrum Pokémon, uleczyć nasze Pokémony i to będzie koniec tego odcinka. Dobra. Tak, ulecz mi Pokémony, nawet to przyspieszę. Dobra, także dziękuję wam wszystkim za uwagę, za to, że poświęciliście czas na mój materiał. Ja się z wami żegnam i cześć!